Wybieram trasę THX Radek na IGP Sport IGS 800. Nawiguj. Start. I jadę w trasę dziś daleką. 160 km. Zobaczymy, jak to będzie. Więc elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj zrobię, to opowiem o najszybszych kołach gravelowych od Vinci. Model GRV40 Race. Ale od razu powiem, że jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem. Jebane myszki. Ale że jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem, to przejedziemy się dzisiaj na rowerze. Zobaczymy, jak szybko uda się przejechać 160 km. Dzisiaj trasa w nieznane. Połowa trasy jest taka, która już wiem, czego się spodziewać, a połowa jest polecona przez Radka, który kiedyś podesłał mi na maila rejony Płocka. Więc jadę to zobaczyć, bo chciałbym zrobić ustawkę gravelową pod koniec lipca bądź początek sierpnia, ewentualnie w połowie sierpnia, ale to jeszcze będę robił ankiety i pytał, jaki dystans, czy 100, czy może 160 i jaki termin najlepiej by Wam odpowiadał. Dobra, lecę, bo mi myszki zerzą. Ten, kto ogląda mój kanał od dłuższego czasu, to te miejsce doskonale chyba zna. Jedno chyba z takich najbardziej klimatycznych, czyli rezerwat Gąściąż. Jest tu bardzo ładnie. Więc dlatego też bym chciał zrobić tą ustawkę, abyście mogli zobaczyć tutejsze tereny, bo jest spoko. Jeżeli chodzi na razie o prędkości, to miałem tutaj już prędkość 30 na godzinę. Na takich utwardzonych terenach niestety teraz troszeczkę zaczęły się mniej premium. Ale mam nadzieję, że w dalszej części już te tereny naprawdę będą lepsze, bo tutaj kawałeczek coś tylko się wyjedzie i już są shooterki premium. A co będzie dalej, to nie wiem, bo naprawdę jadę w nieznane tereny. Tam chyba 50% trasy dzisiejszej będzie dla mnie nowe. Mam nadzieję, że osoba, która przysłała mi ślad, naprawdę pokaże coś niesamowitego. Zobaczymy. No i właśnie o to chodziło. O te shooterki. Aha. Jest bajka. Co najlepsze, że nie jadę trasą, którą sobie zaplanowałem. A tej drogi nie ma na mapie. Okej, chwilę musiałem teraz pojechać krajową 62, więc pewnie odcinek będzie delikatnie do zmodyfikowania, ale zobaczcie, jakie odnalazłem miejsce. Znowu jest klimat. Kurde. Dobra, to by było za piękne. No. Ciekawe, czy dużo tego piasku. Jeszcze w dodatku na deszcze się zbiera. Niestety nie zawsze jest tak, jakby się chciało. Nagła awaria w domu, więc muszę powoli zawracać, nie objadać się całej trasy, ale i tak wyjdzie sporo, bo już mam 78 km, a pokazuję jeszcze niecałe 60, więc będzie sporo. Wróciłem sobie trasę z Płocka do Łącka, akurat tam jest taka bardzo utwardzona ścieżka rowerowa, gdzie nadaje się idealnie pod gravel. I tak mocno się zastanawiam, czy nie lepiej będzie zrobić dystansu 100 km na taką pierwszą ustawkę. Ale to jeszcze, że tak powiem, obgadamy temat w komentarzach. Jadę, bo nie marnuję czasu, awaria w domu. Czasami tak bywa. Zresztą, jak widać, trochę mnie złapał deszcz. Dostałem też powiadomienia na telefon, że mogą być nagłe burze, więc może dzisiaj lepiej nie ryzykować i się ewakuować przedwcześnie. Życie. Gdzieś jest ptaszek. O. Coś tam się komunikują. Dobra, chyba trochę zmodyfikuję drogę, bo widzę, że pojęcie gravel u Radka to troszeczkę może mieć inne znaczenie. A jak powiedziałem, zależy mi na czasie, więc wybiorę jakąś szybszą, sprawdzoną trasę powrotną. I to jest to, do co szanuję IGP Sport, że mogę sobie w każdej chwili na Strawie na przykład trasę szybko wyznaczyć, czy nawet na komucie. Nawiguj, pyk, ewakuacja. Czy chcesz? Dobra. I jazda. Szkoda, że Garmin ma z tym problemy. Nowy rekord, najdłuższy. Najdłuższa jazda. Najdłuższa wspinaczka, najdłuższy czas. Dobra. Dobra, 145 km, 5 godzin, średnia 29.
O, trochę 800 metrów przewyższenia, więc jak tutaj nasze tereny nie jest źle. 211 moc normalizowana. Średnie tempo 135. Kurde, mimo że średnia nie najgorsza, bo 29, to jakoś ten dzień nie zaliczam do najlepszych. Nie dość, że sobie obiłem piszczel, to jestem jeszcze cały brudny. Rower na szczęście udało mi się jakoś na szybko domyć. Murale trochę spadły przez te piaski. Przyznam szczerze, że dzisiaj było już takie przedbombie. Musiałem stanąć trochę na chwilę na Orlenie, żeby napić się Pepsi i przegryźć hot dogiem. I jakoś już tam odżyłem. Od tamtego momentu już jechałem głównie asfaltem. Tam miałem jeszcze jeden mały epizod z piaskami, ale dzisiaj te piaski mnie normalnie dobiły. Już wiem, co czujecie, pisząc czasami, że o, jechałem na przykład, nie wiem, Robinsonadę i był moment piaszczysty. Przez te opony, które tutaj mam założone, na piaskach jeździło mi się dzisiaj bardzo, bardzo kiepsko. To chyba jedna z najgorszych opon, jeżeli chodzi o jazdę po piasku. Miałem już trochę tych gravelowych opon i na razie nie będę robił jakiejś tam super recenzji, ale w skrócie, opona szybka, chyba jakoś tak mocno się nie zużywająca, chociaż na razie nie mam za dużego przebiegu zrobionego, więc to czas pokaże. Powiadają, że niby ma być w miarę wytrzymała, ale jeżeli chodzi o piaski, to jest tragedia. Jak jechałem Lajkonika, no to tam nie było ani grama piaseczku na całej trasie, więc tam te opony mi się dzisiaj sprawdziły, a wiadomo, jak to na Kujawach czy tam na Mazowszu, piasków w lasach jest z reguły sporo. I no, dzisiaj było tragicznie. Tu widzę chyba trochę niebieskiego, a to chyba niebieskie mam mleczko, więc jest cień szansy, że gdzieś by mi się tutaj coś przebiło. Nie wiem, będę musiał to sprawdzić dokładnie. Więc pozwolę sobie podzielić ten film na dwie części, bo myślałem, że ta pierwsza część będzie dużo krótsza odnośnie tej gravelowej ustawki, ale no, pewnie wyszło jak wyszło. Więc dzisiaj już po takich moich pierwszych przemyśleniach stwierdzam, że chyba warto zrobić trasę około 100 km, po to, aby no, nie było to za długo, bo to jest ustawka, byłoby wtedy pewnie więcej kombinowania z organizacją tego wszystkiego, a jednak 100 km, no to wiadomo, jakieś tam konie przejadą z prędkością, nie wiem, 30, może paru kilometrów na godzinę, jeżeli faktycznie uda mi się znaleźć same szutry premium i przejadą to w 3 godziny, a osoby, które będą chciały pojechać bardziej to rekreacyjnie, no to przejadą to w pewnie czasie, no nie wiem, 7-8 godzin. Myślę, że chyba na taki dystans 7, limit 7 godzin to chyba wystarczający. Piszcie oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie, jakie są wasze sugestie, ja zawsze czytam i jakoś się na pewno do tego odniosę i wezmę to pod uwagę. Ja sam oczywiście w tej ustawce wystartuję, ale jako, załóżmy, organizator chyba nie będę brał udziału w ściganiu się. Ewentualnie nawet jakby coś mi odbiło i chciałbym się trochę pościgać, no to raczej nie będę brał udziału w jakiejś tam klasyfikacji, bo myślę, że fajnie by było nagrodzić jakieś 3 osoby z 3 pierwsze osoby, które tam dojadą z jakimiś skromnymi nagrodami i ewentualnie może dla każdego coś uda się skombinować, nie wiem, czy jakiś medal, czy jakiś upominek, zobaczymy. Pewnie też, mimo że to będzie ustawka, no to może by wypadało zorganizować jakieś żarełko na mecie i coś do popicia, więc zobaczymy. Termin, tak jak wspomniałem na początku, myślę, że końcówka lipca, początek sierpnia, ewentualnie tam jest święto w sierpniu, więc może akurat w to święto, które chyba wypada w czwartek, może wtedy i tyle. Ja przez ten czas postaram się zorganizować jak najlepszą trasę, żeby naprawdę było bajecznie, więc myślę, że no, te 100 km będzie takie bezpieczne, żeby tutaj coś porzeźbić. Będę chciał jak najwięcej szutrów, jak najmniej asfaltów i jak najmniej piasków. Mogą się zdarzyć piaski, no bo jednak no, to jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, więc coś tam może się natrafić. Ale mam nadzieję, że uda się wyrzeźbić coś fajnego. Więc kończę. Zaraz dogram część o kołach osobno. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie o kołach. Trzymajcie się. Piąteczka.